Witam serdecznie na kolejnym żywobraniu. Października na grzybobraniu. Borowiki. Borowików bardzo dużo tego 13 się trafiło. Mnóstwo. Jeszcze trzeba je poczyścić, ale widzę, niektóre są zdrowe. Podwójne dwa. Przepiękne. Tu jest jeszcze kolejny, trzy podwójne, już wyciągam z kosza i będę czyścił te borowiki. Pełny kosz, już nazbierany jeden, trzeba je oczyścić. Już będziemy czyścić te borowiczki. Piękne, dużo. Ciekawe, ile z tego zostanie. Piękne. Piękne zbiory dzisiaj. 13 października na grzybobraniu. Borowików. I pod grzybeczki koźlar babka wielki, pod grzybeczki parę prawdziweczków już w koszu. Ogólnie tyle już nazbierane mam, a jeszcze będę szukał, zbierał, więc zapraszam na dalszą część odcineczka. Takich grzybobranków jak na razie mam tyle, udało się nazbierać. Maślak, nawet jest maślak przy tych muchomorkach, jest. Borowiczki to wcześniej znalazłem, odłożyłem sobie już na bok. Czas szukać dalej, zbierać, póki grzyby są. Jestem pod dąbkiem, musi tu być coś. Jakieś borowiki. Trawy, borowiny. Jest tutaj. A już po chwili mam tyle. Pod grzybeczków parę maślaczków. Jeden cyklastopory. Borowik, krasną borowiczek. Dobra, tu jesteś, tak? Pod dębem. Borowiczek. Piękna sztuka. Kolejny tutaj. Szukam sobie przy brzuskach teraz. Przy brzozach. Tutaj dużo nie trzeba chodzić, jest pełno. Żelaże babki. Zdrowiutkie. Do kosza. Gniewusek. Gniewusek. To też szeroki. No i już mam tyle. Tyle na grzybobraniu. Grzybków przybywa. Pod grzybeczki rosną pięknie. Tutaj jakie piękne stoją w tej trawie.
ten się nie chowa akurat. Jeśli film się podoba, zostaw łapeczkę w górę. Szukam sobie w takim lasku. Jeśli nie subskrybujesz, zapraszam. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. Tyle mam na razie nazbierane w drugim koszu. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Bardzo dużo tych podgrzybeczków. Tu sobie rosną kolejne. Tyle mam nazbierane. Po okrojeniu tamtych prawdziwków zostało tylko tyle. Niestety, ale dużo odrzutów było. Ale za to pół kosza nazbierane prawdziweczków i podgrzybeczków. Przy buku, przy brzozie. Jestem teraz w takim miejscu, w takich trawach. Tyle. I pod bukiem kolejne piękne prawdziweczki. Kolejne piękne sztuki. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chowają się pod liściami, ale w jednym miejscu pięć pięknych borowików. Nie rozbieram tego kosza dzisiaj raczej, ale piękne grzyby mam. Koślarze babki, podgrzybeczki, prawdziweczki. Jeden koło drugiego. Zaraz będę kończył grzybobranie. Jest późno już. Jutro też jest dzień. Znowu pozbieram jutro grzybki. Ma bardzo duże ilości. Jakbym przełożył z tego kosza do tego, to mam kopiaty, jeden pełny kosz. Kopiaty kosz grzybów. Tu jest ponad pół. Tu jest prawie cały. To idę dalej. Zobaczcie, tu jeszcze blisko. Po deszczu pięknie znowu rosną. Bardzo dużo. No może bym już skończył zbierać, bo jest tyle grzybów w lesie. Sitarze. Maślaki. Jeden koło drugiego. Są też malutkie. Kolejny prawdziweczek. Pełno grzybów na grzybobraniu. Tu jeszcze małe prawdziweczki widzę. Pięknie. Tu jak się chowa. W tym chu niesamowicie rosną. Jeden koło drugiego. Tamtego musiałem wyrzucić, ale te są świeżutkie. Tu kolejne. Przeplastopore borowiczki. Piękny widok. Przepiękny. Niesamowite, ile grzybków pięknych. Na grzybobraniu pełno. Zobaczcie. To są moje dzisiejsze zbiory. Wspaniałe. Tak uważam. Oczyszczone grzybki. Sprawdzone. Trzy kosze pełne, gdyby nie to, że było sporo odrzutów. A tak wyszło tyle, co widzicie. Do następnego odcineczka. Trzynastego października w piątek są powody do zadowolenia, żeby tyle nazbierać grzybków, bo bardzo dużo ludzi chodzi, bardzo dużo przybiarzy. Zbieram po południu i jeszcze tyle nazbierałem.